Wydział Architektury i Wzornictwa, początkowo jako Instytut Wzornictwa, wyodrębniony ze struktury Wydziału Mechanicznego, może dziś poszczycić się przeszło 20-letnią tradycją. Zrodzony z pasji kilku osób, rozkwitał goszcząc znakomitych profesorów z Polski i zagranicy. Dziś dysponuje kadrą rozpoznawalną w środowisku naukowym i artystycznym. Stawiamy na ludzi, na ich kompetencje, aktywność zawodowo-twórczą i zaangażowanie w dydaktykę. Najzdolniejsi studenci mają szansę pozostania na uczelni, szansę rozwoju naukowego, a także na uczestnictwo w dydaktyce. W obecnej chwili pracuję na wydziale 8 naszych absolwentów. Do prowadzenia zajęć z innych dyscyplin niż sztuki plastyczne korzystamy z bogatych zasobów kadrowych Politechniki Koszalińskiej. Zajęcia warsztatowe odbywają się pod okiem wysoko wykwalifikowanych pracowników technicznych i z wykorzystaniem profesjonalnych maszyn i urządzeń. O sile edukacji stanowi jakość kształcenia i dostosowanie kwalifikacji absolwentów, jak i kadry dydaktycznej do zapotrzebowania rynku pracy. Dlatego też naszą szczególną troską jest przygotowanie studentów do samodzielnego funkcjonowania w zawodzie projektanta. Specjalizujemy się w sztukach projektowych. Jest to architektura wnętrz, wzornictwo i grafika projektowa. Prowadzimy dwa kierunki studiów. Właśnie architekturę wnętrz, mieszkaniowych i użyteczności publicznej, w której programie jest również projektowanie wystaw muzealnych, stendów targowych, przestrzeni handlowej, pawilonów oraz elementów z zakresu architektury i urbanistyki, a także projektowanie mebli i oświetlenia. Drugim kierunkiem jest wzornictwo. Kształcenie od drugiego roku na tym kierunku studiów odbywa się w dwóch specjalnościach. Na wzornictwie właśnie i wyodrębnionej komunikacji wizualnej. Stawiamy na wszechstronność. Podejmowane tematy obejmują zagadnienia od pojazdów po oświetlenie, a szczególnie specjalizujemy się w projektowaniu mebli, ubioru i biżuterii. A od kilku miesięcy kompletujemy warsztat i dynamicznie wchodzimy w projektowanie ceramiki. Komunikacja wizualna to przede wszystkim grafika użytkowa, tworzenie systemów identyfikacji wizualnej, gier komputerowych, animacji, projektowanie opakowań, publikacji, a także plakatów i grafiki reklamowej. Funkcjonujemy w systemie bolońskim. Oba prowadzone kierunki są dwustopniowe. Udostępniamy zarówno studia licencjackie, jak i magisterskie. Profil praktyczny na obu kierunkach i stopniach gwarantuje praktyki w małych i dużych liczących się na polskim i europejskim rynku firmach, które chętnie i często nawiązują dłuższą, wykraczającą poza standardową praktykę współpracę z naszymi studentami i absolwentami, zapewniając im dobry start w życie zawodowe. Na koniec muszę powiedzieć o czymś, co być może u nas jest najważniejsze i wyjątkowe. To atmosfera serdeczności i przyjaznych relacji w naszej małej społeczności artystycznej. Atmosfera pracy i aktywności twórczej, którą studenci sami chętnie inicjują w stworzonej przez siebie, przy wsparciu władz wydziału, strefie przeznaczonej do ich indywidualnego użytku. Zachęcam do studiowania na Wydziale Architektury i Wzornictwa. Zapraszam na naszą stronę i media społecznościowe.